Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. W ciemnościach posadził mnie, jak umarłych na wieki. Gdy ciało Jezusa zostało już namaszczone, spowite chustami i obwiązane, jak to zwykle na wschodzie czyniono, ruszył mały żałobny orszak do pobliskiego ogrodu, gdzie Józef z Arymatei miał przygotowany dla siebie grób, który teraz odstąpił dla Jezusa. Nikodem, Józef, święty Jan nieśli ciało Jezusa. Maryja podtrzymywała świętą głowę, inne niewiasty postępowały za orszakiem. Wszystko odbywało się w uroczystej ciszy. Nie było krzyków, spazmów, ale jakiś cichy majestat i powaga. Wieczór już zapadał. Ostatnie promienie słońca ślizgały się po skale, w której był wykuty grób. Orszak stanął u wejścia. Czy możemy pojąć, co się teraz miało stać? Ciało Jezusa, ciało Boga człowieka, Stwórcy wszech rzeczy, miało spocząć tak jak i inne zwłoki ludzkie, w zimnej pieczarze grobu, zamknięte w łonie ziemi. O niepojęta miłości Boga, wyniszczająca się aż do tego stopnia. Święci mężowie wnieśli zwłoki do grobu. Matka Najświętsza ułożyła je na ten śmiertelny spoczynek i nadeszła chwila, by się rozstać z nimi. O straszna rozłąko, o boleści niepojęta matczynego serca. Są pożegnania przy grobie mrożące krew w żyłach, wstrząsające do głębi. Lecz czy one wszystkie mogą się porównać z tym, co czuła matka bolesna przy rozstaniu się z ciałem Jezusa? Czymże jest wszystek żal po rodzicach, braciach, siostrach czy dzieciach w porównaniu z żalem za Bogiem, który żył w ciele ludzkim? Wszak ciało Jezusa, chociaż martwe, nie przestawało być ciałem Boga i było dla Maryi najdroższym skarbem. A teraz ma je zostawić samo, zamknięte w ziemi, bez adoracji, bez uwielbiania Go? Ma rozłączyć się z Nim i pozostać sama? O bólu nadludzki! Ale i na to trzeba było się zdobyć. Bóg tego żądał. Pada Maryja na kolana przy przenajświętszych zwłokach swego dziecka. Adoruje je, całuje raz ostatni i wychodzi z grobu. Józef z Nikodemem zamykają pieczarę, przywalają wielki kamień.
wszystko skończone. Mroki już zalegają doliny, noc się zbliża, czas odejść. Czas odejść. Matko, czy słyszysz? Odejść musisz sama. Nie ma już Jezusa. Nie będziesz miała nawet Jego ciała. Osierocona matka zawsze budzi litość, lecz na widok Twej postaci najboleśniejszej, o matko, Twej ostatniej rozłąki przy grobie Twego syna, serce się całkowicie rozpływa. O biedna, najboleśniejsza moja matko, po to zostałaś matką Jezusa, drżałaś razem z Nim w szopie betlejemskiej, tułałaś się po pustyni na wygnaniu w Egipcie, po to pielęgnowałaś swe dziecię z największym oddaniem, z największą troską, po to ukochałaś je bezgranicznie, zagubiłaś w nim całe Twe życie, by teraz zostawić je w grobie, odejść sierotą. W ciemnościach posadził mnie, jak umarłych na wieki. Te cienie boleści, ta pustka bezdenna, którą uczuła Maryja po opuszczeniu ciała Jezusa, była stokroć większa niż mroki śmiertelne. Morze goryczy wypełniało się po brzegi. Gdyby wtedy ów ból Maryi rozlał się na ludzkie serca, rozdzielił się cząstkami między wszystkie dusze, znikłaby wszelka radość z powierzchni ziemi. Maryja bowiem, jak mówi ojciec Faber, choć była jako stworzenie ograniczona, to jednak w męce swej, we współcierpieniu wraz z Jezusem, sięgała niejako nieskończoności. Ona przeszła przez wszystkie przestrzenne krainy bólu, zanurzyła się nie tylko w tych głębinach cierpień, które zalewają serca ludzkie, ale w przepaściach prócz niej, dla żadnego stworzenia niedostępnych. Nikt bowiem nie mógł tak znać i tak kochać Słowa wcielonego jak ona, a tym samym nikt nie mógł tak jak ona odczuć Jego poniżenia, Jego okrutnych mąk. Nikt nie mógł równie głęboko współuczestniczyć w katuszach Boga człowieka, na których wyrażenie ani najwyższa teologia, ani najwznioślejsza świętość nie znalazła odpowiednich określeń. Była najbliżej Boga, źródła wiecznego życia, a teraz złożyła Jego ciało martwe i zastygłe na śmiertelny spoczynek i musi odejść. Odejść i żyć, żyć bez życia, żyć bez światła, żyć jakby bez siebie samej, bo przecież wszystkim dla niej był Jezus. Gdy się odchodzi od grobu najdroższych osób, jedno uczucie jest najboleśniejsze. Uczucie okropnej pustki w duszy. Jedna myśl. Nie ma już ich. Ta pustka u Matki Najświętszej była tym bardziej bezdenna, im więcej Jezus wypełniał jej duszę. Nie była to pustka rozpaczy, beznadziei, bo Maryja wiedziała, że Jezus zmartwychwstanie, ale mimo to była bezdennie bolesna z odczucia tej świadomości, że Jezusa nie ma już przy sobie, że pozostała sama.
Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.